Witam wszystkich na kanale Krzyżyki, Koraliki, Wioli. Dzisiejszy filmik w całości będzie poświęcony zakupom, które zgromadziłam na przestrzeni 4 miesięcy. Także jeżeli ktoś spodziewa się, że ujrzy jakąś pracę, którą haftowałam, no to nie w tym filmiku. Tym razem tutaj będziemy, przynajmniej ja będę się cieszyła tym, co nakupowałam. Wy również będziecie mogli nacieszyć swoje oczy. Przyznam się szczerze, że w momencie, jak zaczęłam tutaj przynosić te swoje skarby i wyciągać z różnych miejsc, bo ja trzymałam to jeszcze w kopertach, nie miałam tego nawet rozpakowane. Troszkę już mnie to zaczęło tak drażnić, bo chciałam już po prostu porozkładać to na swoje miejsca, ale jak zaczęłam to przynosić tutaj w jedno miejsce, no to nie ukrywam, że sama troszkę się przeraziłam, co ja wyprawiam, bo nagromadziłam tego przez te 4 miesiące naprawdę dużo. Myślę, że jakiś mały sklepik mogłabym otworzyć. Ale nie przeciągając, będę Wam powoli pokazywała to, co udało mi się kupić. W tym filmiku zobaczycie zakupy zarówno tutaj zrobione w Polsce, jak i w sklepie 123 Stitch i w sklepie Mereszka ze Lwowa. I jeszcze dwa inne sklepy, również internetowe z Ukrainy. Ale zaczniemy może od tych maleństw, które widzicie tutaj przed sobą. To są dwa magnesiki, które zakupiłam w sklepiku Hafciarski Świat Ani. Ania prowadzi swój sklepik na Instagramie. Również prowadzi swój kanał na YouTubie, w którym pokazuje magnesiki, które oferuje do sprzedaży. Ja celowo nie rozpakowywałam ich, żeby pokazać, jak one są słodko zapakowane. Te magnesiki w tych woreczkach wyglądają tak przecudnie, że ja najchętniej bym ich stąd nie wyciągała. No ale przecież nie kupiłam je po to, żeby trzymać je w woreczku, tylko po to, żeby je zacząć używać. Ale na ten moment ja jeszcze ich nie wyciągałam, jedynie sprawdziłam sobie, czy są mocne te magnesy. I potwierdzam, że są bardzo mocne. Pierwszy magnesik jest w kształcie takiego motylka. O, zobaczcie, jak ciężko nawet jest je rozczepić. O, on się cały świeci. Ma moje ulubione kolory, czyli fioletowy i tutaj taki różowy. No jest przecudowny. Jeszcze Ania ma w innych kolorach, ale no na razie ja tych magnesików jeszcze sobie innych też kupiłam, więc na razie się będę powstrzymywała, ale no jest przepiękny. Drugi magnesik, mogę powiedzieć, że zupełnie tak jakby nie w moim stylu, bo zobaczcie, tęczowy taki lizak. O. On mi się kojarzy z takimi jakimiś wzorami dla dzieci, z jakimiś takimi bajkowymi, gdzie ja takich wzorów no nie mam u siebie do wyszywania, ale to zestawienie kolorów i po prostu taki łobuzerski jakiś, no od razu mi się z takim czymś łobuzerskim kojarzy, że również jak zobaczyłam go na stronie, no to nie mogłam sobie odmówić. Tak wygląda. Dobrze. Czyli dwa takie maleństwa przyjechały do mnie. Ania wrzuciła mi tutaj jeszcze taki guziczek w kształcie serduszka. I takie serduszka, które można przykleić. Dziękuję bardzo, Aniu. Przesyłka, kontakt, wszystko doskonale, więc jeżeli ktoś będzie szukał dla siebie magnesika, to mogę szczerze polecić. Następne moje zakupy
Tutaj już pewnie te zakupy widzieliście na niejednym filmiku, również na stronie facebookowej. W tych zakupach pomagała Ola z grupy Samplerownia. Dziękuję Ci bardzo, Olu. Przy jej pomocy i ze zniżką mogliśmy zamówić sobie wzory Lukasa. Ja oczywiście też nie mogłam sobie tego odmówić i wzory, które zamówiłam, to jest taka hortensja. Ci, którzy oglądają moje filmiki, to wiedzą, że w takich tamborkach ja już mam zakupione 4 pory roku. I tu będzie kolejny 4 pory roku i tam mam jeszcze chyba, tak, jeszcze mam słoneczniki i chyba maki, czyli 6 wzorów mam okrągłych, to będzie 7. I tu będzie 8. Tu mamy taki zimowy widok. Ja nie będę tych wzorów otwierała, bo myślę, że każdy doskonale wie już, co ten wzór zawiera. Czyli tutaj jest ten oryginalny tamborek, nici i Aida. No i wzór, na który ja już dawno miałam ochotę, bo on mi się bardzo podoba z racji swoich kolorów. To jest taki zimowy obrazek. Kominek, choinka. Spokój taki. Ja ten wzór już kilkakrotnie chciałam zamówić, ale no wcześniej jakoś albo nie widziałam u nas nigdzie w sklepie, albo jakoś, no chyba najczęściej to było przyczyną, że nie widziałam. I teraz jak się nadarzyła okazja, to tak naprawdę pierwsze co, to do koszyka właśnie włożyłam ten obrazek. No, ten wzór, a po prostu, żeby nie był taki samotny, dołożyłam jeszcze te dwa. Także odkładam je do moich zapasów. Jeszcze w polskim sklepie, który nazywa się Haftowany Zakątek, zakupiłam sobie ramę 70 cm szerokości. Ale ta rama jeszcze do mnie nie dotarła, z tym, że no już właśnie wczoraj chyba dostałam informację, że ona do mnie idzie, więc na dniach ją dostanę. Ja będę chciała na tej ramie wyszywać albo moją mandalę od Shatten Line, albo japonkę od Bożenki. Jeszcze nie zdecydowałam. No i teraz chyba zacznie się szaleństwo związane z Milhillem, czyli to już mogę usunąć troszkę dalej. To są wzory tak naprawdę zimowo-jesienne, ale ja powiem tak, ja te zakupy robiłam, chyba zamówienie robiłam w listopadzie, wydaje mi się. One do mnie przyjechały w grudniu. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja teraz jak zamawiam w sklepie 123 Stitch, to te zakupy idą do mnie dosyć długo, prawie miesiąc. Coś tam się zmieniło, chyba dostawca, firma kurierska chyba się zmieniła, sposób właśnie przesyłki do Polski i znacznie dłużej to idzie niż do tej pory do mnie szło. No ale najważniejsze, że doszło, tylko tyle, że no jest wiosna, niedługo lato, a wy tutaj zobaczycie zimowo-jesienne wzory. Mamy tutaj całą serię tych gnomików. To jest rabbit gnom, czyli z króliczkiem. Evergreen, taki z latarenką, ten chyba najmniej mi się, nie, ten jeszcze może być, o ten mi się chyba tak najmniej podoba, ale
że ja lubię mieć serię całe, więc został zakupiony. Tutaj mamy kolejnego. Jeszcze tutaj pokażę Wam niteczki. No, kolorystyka jest taka podobna na tych wszystkich, czyli takie beżowo. Tutaj na tym nawet nie widać, żeby był jakiś zielony kolor. Tutaj na tych się pojawia. Oczywiście koralików jest sporo. Tu jest taki gnomik. Też koraliki. No i ostatni. Ja do tych gnomów mam kupione już plastikowe czy akrylowe takie, jak to powiedzieć, akrylowe te osnowy, żeby na nich wyszywać, czyli nie będę wyszywała tutaj na tym papierowym papierze, tylko na perforowanym papierze, tylko właśnie na tych akrylowych osnowach. Czyli mamy tutaj całą serię Milchili. To jest wzór, który bardzo chciałam sobie kupić. To jest jesienny taki wzór. Są jeszcze dwa czy trzy wzory też o tematyce jesiennej, które bardzo chciałabym kupić, ale na razie one są niedostępne. Tutaj widzimy ten guziczek. Poszłam po nożyczki. Tutaj widzimy ten guziczek na zdjęciu. On wygląda tak, a w zestawie już jest ten nowy guziczek. O, i wygląda on tak. Jest taki inny ma kształt niż ten na obrazku. Ja chciałam sobie kupić oddzielnie chociaż same właśnie te guziczki takie w kształcie liścia, bo wzór można wyszyć swoimi nitkami i koralikami, ale no nigdzie nie mogłam spotkać. W sklepie tym 1, 2, 3 Stitch kupiłam, ale w kolorze chyba zielonym, więc tak sobie pomyślałam, że ostatecznie będę mogła, jeżeli tamtych wzorów mi się nie uda kupić, no to po prostu jak już nadejdzie ten czas, że nie będę miała co wyszywać, to wtedy spróbuję wyszyć swoimi niteczkami. I tutaj mamy jeszcze trzy dynie. To są wzory, które tak naprawdę już dużo osób pokazywało, wyszywało. Ja tak do tej pory na nie patrzyłam i niekoniecznie chciałam je mieć. A teraz coś mnie tak stuknęło i włożyłam do koszyka. Tu z tej serii nie kupowałam tej dyni, chociaż teraz tak jak patrzę, to no sympatycznie się uśmiecha tutaj do nas. A tak to mam wszystkie z tej serii. Tą jedną mam już wyszytą. A tą chyba mam już też u siebie w zapasach. Tą. Tutaj są jakieś dodatkowo dołączone też ozdoby. Tutaj mamy jakieś... Aha, tu jest to serduszko. Ja nawet się nie przyglądałam. Tutaj jest malutka dynia. Gdzieś schowana w środku. I tutaj jest ważka. Tak. No tutaj te pomarańczowe koraliki już mi się podobają. Ten jest taki kolorystycznie dziwny, bo taki kremowo-czarny. Kremowo-czarne koraliki. Aha, czyli tutaj te kwiatki będą wyszywane i chyba tutaj na pewno. Dobrze.
Do tych dyni też mam już kupione te plastikowe wzory, tak, plastikowe, nie wiem jakiego słowa używać, plastikowe osnowy, żeby wyszywać na tym, a nie na tym perforowanym papierze, który jest włożony do środka. I ci, którzy oglądali moje plany na ten rok, to widzieli w moich planach takie dwa wzory zimowe. Tam są choinki i bombki takie niebieskie. I właśnie do tych wzorów ja kupiłam sobie taką ramkę. Ona jest w takim kolorze, nie wiem, niebiesko-fioletowym. Wygląda w ten sposób. Także na koniec roku mam nadzieję, że już jeden wzór będzie w tej ramce cieszył moje oczy, stojąc gdzieś na komodzie. No i teraz z Milchilem to jeszcze nie jest koniec, ale tak mam porozkładane tutaj sklepami, więc na razie to tyle. Teraz jeszcze jesteśmy w sklepie 1, 2, 3 i pokażę Wam, co kupiłam z serii Just None. To jest też cała seria pór roku. Tutaj widzimy zimę. Tak wygląda wzór. Do niego doczepiony jest taki pak z koralikami. I nic więcej w zestawie tutaj nie ma. Widać, że można wyszywać je nitkami DMC. Na tkaninie 32 CT. Czyli tu widzimy zimę, jesień i takie mamy koraliki pomarańczowo-fioletowe. Również wyszywamy nitkami DMC. Tutaj mamy lato. Koraliki takie fioletowe i srebrne, nieduże. Widać, że tych koralików jest niedużo. Nawet nie wiem, gdzie one się będą pojawiały na wzorze. Gdzie te moje nożyczki? Tam są. Próbuję zobaczyć. I nie widzę. No ciekawe, ciekawe. I tutaj mamy jeszcze wiosnę. Koraliki takie są, różne odcienie takiego blado-różowego. Fajny w tych wzorach jest, bo każdy z nich jest domek. Ale nie ukrywam, że najbardziej kolorystycznie podoba mi się jesień i podoba mi się zima. Ja już widziałam odszyte, w sumie zimę chyba widziałam odszytą i wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak sobie położymy. I co ja jeszcze kupiłam z Just None? Jeszcze kupiłam taki wzorek. To są małe wzorki. Też tu jest pak z koralikami. I jakieś tam ozdobne elementy są w środku. Aha, tutaj w środku widzimy, że jest jakaś taka gwiazdka chyba do przeszycia. A czy ona tutaj jest? Zaraz zobaczymy. Tak, jest tutaj ta gwiazdka właśnie. Tylko schowana pod tą naklejką. To widzimy taki wzorek.
No i widzimy taki symplerek. Ja na niego już patrzyłam chyba z 2 lata. Tak myślałam sobie, potrzebny mi on czy niepotrzebny. Przyciągał mi swoimi kolorami, bo ma bardzo dużo fioletowego. Tu ma, no ma ciekawe elementy, bo ma tutaj taką koronkę, widzimy. Tutaj jakiś wstawiony taki element. Dużo ma takich ażurnych elementów, no i bardzo mnie to przyciągało, ale jakoś no, do tej pory udawało mi się wmówić sobie, że jest to dla mnie, że jest mi niepotrzebny, aż do tego momentu, gdzie skusiłam się i kupiłam sobie. I tutaj widzimy, że do tego zestawu idzie też taki pak, gdzie mamy niteczki cieniowane, mamy koronkę. Mamy taki element, który się przyszywa, no i koralików troszkę. Tu widzę jakiś kwiatuszek jeszcze. Taki wzór. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest taka książeczka. Ja ją kupiłam ze względu na jeden wzór. Tak szybciutko przelecę tutaj z wami. O, to jest ten wzór. No jest prześliczny. Powoli zaczyna mnie świat takich samplerów wciągać. Ja kupiłam sobie tkaninę już na ten wzór. I ten wzór można wyszywać nitkami Wix Dye Works i Classic Color Works. Ja tutaj jakieś niteczki pokupowałam, ale powiem szczerze, że ja kupowałam do jakichś różnych zestawów i nie wyciągałam, nie sprawdzałam nawet na razie jeszcze, co ja tutaj nakupowałam. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, tu jakieś nitki Simply. A to są chyba nitki do tych wzorów Just None, mi się wydaje. Może się mylę. A może się mylę, bo powiem wam, nic mi to te nazwy tutaj nic mi nie mówią. No ciekawe, będę musiała to sprawdzić, ale to nie przy was. Wracamy do tej książeczki jeszcze, bo tak, ten wzór. Tutaj jeszcze. Chciałam wam jeszcze pokazać. O, tu jest też jeszcze taki domek. Fajny wzorek. Podusia. No i te serca właśnie. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam te serca w tej książce, to powiem wam, że przeleciałam tak szybko, bo tych serc jest tam chyba więcej, ale przeleciałam tak szybko, dlatego że no ja do tej pory nie wyszywałam takich rzeczy. Poza epizodem z tą jedną poduszeczką. No i nie ukrywam, że dla mnie serce to jest takie z dzieciństwa, jak pamiętam, czyli że musi być takie równiutkie i kształtne. A tutaj to podłużne takie, po prostu ono mnie w ogóle nie przyciągnęło do mnie. Dopiero jak za drugim razem wzięłam właśnie sobie tą książkę do przeglądania i zobaczyłam, jakie to serce jest piękne. Tymi swoimi takimi elementami ażurowymi, no to pomyślałam sobie, że dlaczego nie? Można by było spróbować je wyszyć, ale na pewno nie w tym roku. To na pewno nie. I zobaczcie, tutaj jest kolejne. Im więcej patrzę na te serca, tym bardziej one mi się podobają.
tutaj swoje inicjały. No cóż, śliczne. Tu mamy kolejne serduszko. Tu jest kolejne. O, i tu jest jeszcze wzorek, który też mi się bardzo podoba. I to jest koniec. Także to są moje zakupy ze sklepu 1, 2, 3 Stitch. Ja chyba aż jeszcze coś tam nie pokazywałam, bo właśnie wydaje mi się, że ja tkaninę kupowałam jeszcze tutaj razem z tymi innymi zakupami i chyba jakiś jeszcze jeden wzór, ale ja już chyba je włożyłam sobie do szuflady, więc myślę, że to, co Wam pokazałam, to i tak jest sporo. Dobrze. No i teraz idziemy do następnego sklepu. I tutaj powiem Wam, że naprawdę zaszalałam. Teraz będzie kolekcja wzorów z firmy Fruzelok. Fruzelok. Ja chyba tylko będę Wam pokazywała. Nic nie trzeba o nich mówić, bo każdy już, aha, nic tutaj nie widać, każdy zna już te wzory. Ja po prostu, no, zaszalałam, rozpędziłam się, jak zobaczycie, jest ich sporo. Konie. Koniki, koniki. Nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze moją serię z domkami. I tutaj zobaczcie, jest skrzynka pocztowa. Świąteczna taka. Jeszcze kupiłam latarnię. To takie, ja nie wiem, chyba na godzinę wyszywania będzie, ale no, myślę, że taki domek z latarenką będzie fajny. No i teraz zobaczcie, kupiłam takie girlandy. To jest taka girlanda jesienna z liśćmi jesiennymi. Tutaj mamy taką letnią z kwiatuszkami. No i mamy taką zimową. Ja może jedną bym otworzyła, bo nie wiem, jak one wyglądają, więc uwaga na szeleszczenie. Tutaj mamy okładkę i jakiej to jest wielkości, czyli to jest lizak. O, tutaj może położę lizak. Tutaj mamy szyszkę, czyli to będzie się bardzo szybko wyszywało. Chyba, że będzie duża mieszanina kolorów, nie? Tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Tego liścia. Tutaj sopelek. I, a nie, to przepraszam, to jest lizak, bo ma tutaj tą nóżkę, a to jest pomarańcza. I do tego niteczki w takich kolorach. Nitek jest dużo. Takie mam wrażenie. No i do tego filc brązowy. Na wszystkie elementy jest. To mi się właśnie bardzo podoba, że to już jest gotowy filc. Oprócz tego, nie uwierzycie,
Aż sama powącham, czy to pachnie. Tak, tu są goździki włożone. Do woreczka z igiełką są włożone goździki. Tutaj widać, że na wzorze, że ta pomarańcz ma powtykane goździki. Pięknie. Dobrze, to chowamy. I to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bo tak naprawdę z tego całego bogactwa najbardziej zależało mi na tym jesiennym wianku. Tego już nie będę otwierać, ale on się składa chyba... Tutaj ten wianek to jest chyba jeden element i tutaj te wiszące jeszcze liście to jest chyba kolejny element. Drugi wianek, tym razem zimowy. On ma tutaj takie dodatkowe elementy, widzimy w postaci sznureczków, koralików. O, jest przepiękny. O ile te dwa wzory można jeszcze spokojnie kupić, to za tym trzecim wzorem troszkę się już nabiegałam. Nawet nie wiem, mi się udało go znaleźć tylko w jednym sklepie. A nawet w sklepie Fruzelka jest niedostępny. Ten wzór chyba najmniej mi się podoba, dlatego że, no nie wiem, jakoś te jesienno-zimowe wzory jakoś tak bardziej mnie przyciągają. Chociaż, no wiecie, że u mnie kwiaty to jest stały element też mojego haftowania. A tutaj, no myślę, że z tych trzech to będzie na końcu wyszywane. I to, jeżeli chodzi o tą firmę, to jest chyba wszystko. Bardzo dużo tego, przynajmniej, no tak mi się wydaje, nie wiem jak wam. I w tym sklepie jeszcze kupiłam jednego Mirhila. Też widzicie, zimowy. Tutaj na tym obrazku on nie wygląda jakoś może tak przyciągająco, ale jak zobaczyłam już odszyty, to no te kolory, to wszystko jest, wygląda całkiem inaczej. Co my tutaj mamy? Mamy pieska czarnego. Koraliki. I ten perforowany papier. Oj, dobrze. I co ja jeszcze bym chciała wam pokazać? Jeszcze tak. Dzisiaj odebrałam paczkę ze sklepu Mereszka właśnie, ze Lwowa. I stamtąd przyjechały do mnie też wzory Mirhila. Też seryjne wzory. Też ja tym wzorom tyle lat mówiłam, że ja nie potrzebuję i obejdę się bez nich. No ale że teraz ostatnio, no nie wiem, jest takie chyba szaleństwo z tym Mirhilem. Te wzory pojawiają się i znikają. Więc jeżeli miałam na razie, mam taką możliwość na razie, żeby kupić, to je kupiłam. Nie wiem. Może kiedyś sklep otworzę z tymi moimi bogactwami, jak nie uda mi się wszystkiego wyhaftować. Tutaj co my mamy? Niteczki mamy i koraliki. Bo powiem wam szczerze, że ja patrząc na te wzory w sklepie, one mnie tak... No, przyciągały mnie tym, że to jest, że to są cztery pory roku, to na pewno na mnie działało, ale tak jakby, no, patrząc na sam obrazek, nie wzbudzały we mnie żadnych emocji. No, aż do momentu, jak zobaczyłam właśnie te prace odszyte, jak one wyglądają. Wtedy jest całkiem inny efekt.
Jak ja tak sobie teraz właśnie tak przeleciało mi przed oczyma, jak mi się uda te wszystkie moje sezonowe prace powyszywać, to mi zabraknie chyba komody i ściany, żeby w lecie wieszać wszystkie letnie prace na wiosnę, wiosenne, na jesień, jesienne i na zimę, zimowe. No ale to nie będę się teraz tym zamartwiać. Oczywiście się śmieję teraz. Dobra. Czyli tak, to kupiłam sobie w sklepie Mereszka. Kupiłam sobie też takie wzory. To są wzorki w kształcie znaczka chyba pocztowego. Znaczy tak mi się to kojarzy ze względu na to, na te brzegi. Tutaj ja też go jednego otworzę. Ja jeszcze tych wzorów nie otwierałam. I ja myślę, że ja zrobię magnesiki z tego. I tutaj mamy. To jest z takiej firmy. I mamy piękne kolory takie wiosenne. I sam ten, ta drewniana osnowa jest takiej wielkości, nie jest ona za duża. Tutaj też mamy filc. Ja myślę, że ja z tego magnesiki zrobię właśnie z tego i z tego. Z tej serii teraz też oczywiście tutaj jakieś. Tu widzę, że rok jest. No to tutaj będę zmieniać te literki, nie? Albo w ogóle nie będę wyszywała. Z tej serii teraz wyszły chyba jakieś dwa jeszcze nowe wzory, które też mi się podobały, ale w sklepie ich nie było. A poza tym, no zobaczę, jak to się będzie wyszywało i jeżeli kiedyś jeszcze będę coś zamawiała, to może dorzucę do koszyka, chociaż chciałam chyba tutaj przy Was to powiedzieć głośno, może to mnie trochę powstrzyma i przyhamuje, że muszę troszkę ograniczyć te zakupy, dlatego że w ostatnich czasach no pozwoliłam sobie na dosyć dużo. A co chwilę pokazuje się coś nowego, coś co no chciałabym wyszywać, chciałabym mieć, ale wiadomo, że ten czas nie jest z gumy i no nie da się wszystkiego wyszyć. I co ja jeszcze zamawiałam? Oj, ups. To jest wzór Emmy Bishop. W sumie firma się nazywa Cross and Patch, ale ona chyba jest autorką tego wzoru, tak? Czyli to są te wzory z elementami Hardangera. Takie wzory do mnie przyjechały. I przyjechało do mnie jeszcze coś takiego. To jest wzór firmy Teleartis. I ja jego otworzę. Co my tutaj w zestawie mamy? Tkaninę, len, kaszel 28CT. Mamy mulinę DMC. To są te mulinki tutaj. I mamy mulinę z przejściami, czyli ręcznie farbowaną.
Mamy taką aksamitną tasiemkę zieloną. I mamy koraliki. Czyli tylko brać i haftować. I wzór tutaj mamy. O, i wzór. Ja myślę, że ten wzór u mnie się na jesień pojawi, czyli będę musiała jakoś, nie wiem, albo go tam gdzieś wcisnąć, albo korygować swoje plany, bo tak jak właśnie przed chwileczką dosłownie powiedziałam, co chwilę widzę coś nowego i chciałabym to spróbować i wyszywać. No i tak się rozglądam po tym swoim miejscu i to, moi drodzy, jest chyba wszystko. Jak... Nie, jeszcze. Tak, jeszcze. Przecież kupiłam tkaniny. Ja mało wyszywam na takich kolorowych tkaninach. Można powiedzieć, że w ogóle. Ale też mam nadzieję, że ja zacznę to robić. Co ja tutaj kupiłam? Permin. Kolor w sumie widzicie dobrze, tylko on jest taki ciutko jaśniejszy z tego tytułu, chyba że już jest, no już taka godzina popołudniowa i myślę, że kamera ciutkę przekłamuje. To jest taki kolor miętowy. Też permin. Tutaj zaszalałam, ale to myślałam właśnie do jakiegoś chyba świątecznego Milhila. Tu widzicie taki żywy kolor, a tak naprawdę on jest taki ciemnobordowy. Ten za to jest taki jasno czerwony. Tutaj co to jest? Brytney Lugana 28CT. To jest też Brytney Lugana. I to jest Belfast. Takie małe kawałeczki. I jeszcze w tym sklepie kupiłam magnesik. Taki właśnie. Maki. Maki i jeszcze. No i jeszcze cofnęłam się do pudełka ze sklepu Mereszka i okazało się, że ja tam jeszcze zamówiłam takiego konika właśnie z makami. No i ten mój fioletowy kolor. Nie mogę się oprzeć. To jest irys. A wróciłam się dlatego, że mi się przypomniało, że przecież ja też magnesik zamawiałam. O, taki bukiecik letni. Tak mi się kojarzy, a może wiosenne, bo to są tulipany, widzę. Tak. No i na ostatnią chwilę tak naprawdę domawiałam nitki perle. Tylko to są nitki piątki, czyli one są dosyć grube, ale zobaczcie na te kolory. No przepiękne. Ja jak je zobaczyłam, no oczywiście, że już paczka była prawie w sklepie spakowana, a ja jeszcze. Czy mogę domówić, no i się udało. Oj, także moi drodzy, zobaczcie, co tu u mnie, jaki bałagan u mnie panuje. Ja wam tak troszkę może tu pokażę, ile tego bogactwa. I to jeszcze nie jest wszystko, bo część odkładałam gdzieś tam na bok. Ale to są rzeczy, no, które do mnie szły przez te 4 miesiące. I teraz właśnie chciałabym już przestać kupować, bo to już
No, trzeba sobie jakoś to uświadomić, że wiadomo, że tego wszystkiego się nie wyszyje, a też i nie ma za bardzo gdzie tego przechowywać. Nie ukrywam tego. Będę kupowała jedynie jakieś niteczki, które mi się skończą i no i chyba tyle. Także moi kochani, myślę, że to jest ostatni w tym roku filmik taki z tak dużymi zakupami. Jak coś jeszcze ciekawego kupię, no to będę w filmikach pokazywała. Następny filmik to będzie już z losowaniem nagród. Będę się starała nagrać go za tydzień, aczkolwiek to są święta. Ja w ogóle tydzień temu nagrywając, nie wiem, żyłam w jakiejś nieświadomości, że te święta to są jeszcze nie wiadomo, za nie wiadomo jaki okres czasu, a ten czas leci tak szybko, że został nam tylko tydzień do tych świąt. Więc postaram się go wypuścić za tydzień, ale jeżeli mi się nie uda, no to po prostu troszkę później, ale w tym następnym filmiku właśnie będzie losowanie tych nagród. I jeszcze prawdopodobnie w tamtym filmiku pokażę swoją lampę, którą też tak całkiem niedawno kupiłam i której używam do haftowania, bo taka była prośba, aby pokazać tą lampę. No i już w następnym filmiku też pokażę, co udało mi się wyszyć, ale no nie będzie tego za dużo, bo wiadomo, tydzień przedświąteczny, są jakieś inne obowiązki i haftowanie zejdzie troszkę na dalszy plan. Także dziękuję moi kochani za to, że oglądaliście, podziwialiście. Może coś Wam się spodobało i też pobiegniecie do tych sklepów zobaczyć. Być może kupić. Ja postaram się pod filmikiem umieścić linki do wszystkich sklepów, gdzie robiłam zakupy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to jak najbardziej można do mnie pisać. Ja w miarę możliwości staram się odpowiadać i pomagać. No to tyle. To do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!